Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Nazywam się Kornelia Chojecka, a naszym gościem jest ponownie Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa w chowanego. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się z filmu Braci Sekielskich, byłeś molestowany przez księdza, którego krył, biskup Edward Janiak. W sobotę 4 lipca w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Kościół Edwarda Janiaka. W tekście autorstwa Jonasza czytamy, że Edward Janiak, pracując w seminarium, molestował kleryków. Z tego powodu kilku księży protestowało, by został on biskupem pomocniczym we Wrocławiu w 1996 roku. To szokująca wiadomość. Jak na nią zareagowałeś? No, dla mnie to również jest szok. Jeśli te informacje się potwierdzą, to jakby zachowanie biskupa Janiaka wobec księdza H wiele nam wyjaśnia. Oczywiście trudno wyrokować i na podstawie jednego artykułu nie chciałbym forować opinii, bo czy wyroków. Wydaje mi się, że sprawę trzeba należycie zbadać. Tym bardziej, że jakby interesowałem się biskupem Janiakiem od dłuższego czasu i nigdy takie informacje do mnie nie dochodziły, więc byłbym bardzo delikatny w osądach. Jeśli to się rzeczywiście potwierdzi, znajdą się osoby poszkodowane, czy znajdą się jakieś dokumenty, które o tym mówią, no to mamy jeszcze większą aferę niż myśleliśmy, niestety. No i obraz biskupa Janiaka nieco się zmieni. Nie tylko z człowieka, który ukrywał przestępstwa seksualne, ale sam ich dokonywał. Ale nie lubię na podstawie jednej informacji wyciągać takich wniosków i nie liczę na to, że będzie jakaś kontynuacja w tej sprawie i że dokumenty lub nagrania ujrzą światło dzienne i wtedy będzie można wypowiadać się na ten temat szerzej. Jak myślisz, dlaczego ten szokujący artykuł nie wzbudził sensacji w sferze publicznej? Przecież sprawą biskupa Janiaka Polacy żyją od premiery filmu Zabawa w chowanego. Tutaj poważne oskarżenie i cisza. Dlatego, że zajmuje się tym pewnie jedna gazeta. Nie dotarło to do większości mediów, być może dlatego, że może nie są to informacje na tyle wiarygodne, żeby je powtarzać. Dlatego uważam, że trzeba poczekać z wyrokami, bo wydaje się, że sprawa jest bardzo, bardzo delikatna. Natomiast jeśli chodzi o samego biskupa Janiaka, to mam wrażenie, że jego zachowanie było na tyle złe przez ostatni czas, że już chyba niewiele jest w stanie zdziwić opinię publiczną, nawet fakt, albo przynajmniej informacja o tym, że również dopuszczał się przestępstw. Watykan zlecił dochodzenie w sprawie kolejnego biskupa Tadeusza Rakoczego. Jak informuje Gazeta Wyborcza, złożono doniesienia na innych hierarchów. Biskup Stanisław Napierała, biskup Jan Szkodoń. Czy to dopiero początek listy według ciebie? Moim zdaniem tak, to dopiero początek. Niestety dziś na światło dzienne wychodzą sprawy, które powinny być załatwione już bardzo dawno, dlatego mamy kumulację tych przykrych historii i wydaje mi się, że tych biskupów będzie niestety na tej liście o wiele więcej. Z tego, co ja się orientuję i z czego się dowiedziałem też z przestrzeni medialnej, to w tym momencie około 10 biskupów, przeciwko 10 biskupom są prowadzone sprawy w Watykanie, więc mamy tutaj, wydaje się, moment przełomowy. Natomiast przypuszczam, że będą pojawili się następnie, dlatego że jest to moment taki zwrotny i wszystkie trupy z szafy wylatują i ci biskupi, którzy rzeczywiście są winni krycia przestępstw seksualnych przez swoich podwładnych, no będą musieli się z tą przeszłością zmierzyć. Ale myślę, że za kilka lat ten problem zniknie i następcy no, będą się zachowywać o wiele lepiej i przynajmniej nie będą popełniać tych samych błędów, co poprzednicy. Dlaczego według ciebie teraz został zdjęty ten parasol ochronny nad biskupami? Czy to zasługa filmów Braci Sekielskich, czy też jest może inny powód? Myślę, że powodów jest bardzo dużo. No, jeden podstawowy to na pewno filmy Braci Sekielskich i nagłaśnianie tych spraw przez dziennikarzy. Jesteśmy obecni w przestrzeni medialnej jako poszkodowani. Mamy możliwość wypowiadania się.
I w tym momencie bardzo trudno zamknąć nam usta. W pewien sposób uzyskaliśmy, będąc osobami znanymi z imienia i nazwiska i mówiącymi o swoich krzywdach, w pewien sposób uzyskaliśmy taki immunitet ze strony kościelnej i trudno nas zaatakować. W związku z tym, im większa nasza aktywność, tym większy problem niektórych biskupów. Także myślę, że to jest jakby też jeden z elementów. Kolejny element to chyba taki, że duchowni powolutku zaczynają sobie uświadamiać, że nie tędy droga. Również hierarchowie kościelni, tacy jak prymas Polak, czy arcybiskup Ryś, czy młodsi biskupi, czy pomocniczy biskupi, tak jak biskup Damian Musko z Krakowa, to są ludzie, którzy naprawdę chcą rozstać się już z tą straszną przeszłością i tworzyć nową, realną rzeczywistość. Myślę, że tak naprawdę też dzięki ich zachowaniu mamy do czynienia z tymi postępowaniami przygotowawczymi, ewentualnymi procesami, które będą się toczyły wobec biskupów mających na sumieniu krycie przestępstw seksualnych, ale przypuszczam, że przyjdzie czas na inne rzeczy, bo na razie rozpoczynamy od przestępstw seksualnych wobec dzieci, a myślę, że trzeba byłoby jeszcze kontynuować to i mówić o przestępstwach seksualnych wobec dorosłych, wobec zakonnic, o innych przestępstwach, które pojawiają się w kościele, czy nadużyciach ze strony duchownych, bo jest ich niestety mnóstwo. Jako pracownik kościelny miałem okazję ich zaznać, więc wiem, jak to wygląda od środka. Myślę, że wiele czynników składa się na te decyzje w Watykanie. Tak jak powiedział Marek Sekielski na antenie naszej telewizji, dość z dyktaturą świętych krów w Polsce. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w rozmowie z Polityką na początku lipca powiedział, że żadnego przełomu nie będzie, bo tu nie chodzi o dymisję jednego czy drugiego biskupa. Przecież na jego miejsce może przyjść ktoś jeszcze gorszy. Tu chodzi o konieczność rewolucji moralnej, zmianę sposobu sprawowania w Kościele. A tego się nie spodziewam. Czy ty, Jakubie, spodziewasz się przełomu w Kościele katolickim? Trudno wchodzić w polemikę z księdzem profesorem Kobryńskim. Jest to doświadczony człowiek i o ogromnej wiedzy. Natomiast mam wrażenie, że żył w czasach, gdzie rzeczywiście można było myśleć, że nie nastąpi żaden przełom. Myślę, że dziś mamy nieco inną sytuację, być może nową dla profesora Kobryńskiego i być może z tego powodu wyciąga takie pesymistyczne wnioski. Oczywiście pewnie będzie miał niestety rację, aczkolwiek jestem marzycielem i mam wrażenie, że to właśnie jest przełom, bo pierwsza rzecz to mamy procesy, czy przynajmniej postępowania przygotowawcze wobec biskupów, którzy być może popełniali przestępstwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że mówimy o tym już publicznie. Trzecia rzecz, że mamy swoje miejsce w mediach katolickich i możemy jakby podejmować dyskusję też ze stroną hierarchiczną. To są bardzo ważne elementy, których wcześniej nie było. Czwarta rzecz to biskupi, którzy jawnie popierają nasze działania, czy działania ludzi, którzy chcą po prostu dobra dla osób pokrzywdzonych i chcą, żeby ten system się zmienił. Kolejna sprawa, poszczególni księża szeregowi, którzy zaczynają nas dostrzegać i zmieniać swoje postępowanie. Także tutaj się zgodzę, że oczywiście nie będzie rewolucji, ale myślę, że będzie ewolucja i to postępująca o wiele szybciej niż dotychczas. Także z jednej strony zgadzam się z księdzem profesorem, a z drugiej strony myślę, że jednak coś się już zmieniło, a będzie zmieniało się jeszcze bardziej. Mówisz o ewolucji zamiast rewolucji, ale jakich konkretnych zmian, tych pozytywnych, się spodziewasz w polskim kościele katolickim? Spodziewam się przede wszystkim zmiany myślenia poszczególnych wiernych. Myślę, że żyjemy w czasach dostępu do informacji bardzo szybkiego. Wiemy bardzo dużo o negatywnych zachowaniach księży. Tym samym te informacje dochodzą do wiernych i przestajemy patrzeć na księży jak na osoby święte, tylko patrzymy na nich jak na ludzi. Zdajemy sobie też sprawę, z jakimi problemami mierzą się na co dzień, będąc ludźmi
samotnie mieszkającymi na plebaniach czy witariatach, robiącymi to, czym się zajmują. To wszystko jest wbrew pozorom bardzo, bardzo trudne, mimo relatywnie wygodnego życia. Myślę, że ich problemy są o wiele większe niż poszczególnego wiernego. Także myślę, że to jest pierwszy krok, którego się spodziewam i który już widzę następuje. Drugi to zmiana mentalności księży i nie patrzenie na wszystkich wiernych z góry jako ktoś lepszy, jako jakiś nauczyciel, tylko patrzenie po prostu na wiernych jak na współbraci. Myślę, że to chyba jedna z podstawowych zasad Ewangelii, że wychodzimy do drugiego człowieka i wyciągamy do niego rękę w potrzebie. Kolejna rzecz jest taka, że mam wrażenie, że zaczynamy przyjmować w Kościele osoby inne niż ogół. Tego też brakowało dotychczas. Nie patrzymy już na osoby pokrzywdzone jak na atakujących. Patrzymy też w stronę osób wykluczonych. I wydaje mi się, że młodzi księża, którzy dopiero wchodzą powoli w ten system, zmieniają go od środka. Bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. Na gorąco był z nami Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa wchowanego. Dziękuję Ci za udział. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.